Witam w kolejnym filmiku. Dzisiejszym zapachem omówionym będzie tabak róż marki Phaedon. Zapach kompletnie wbrew nazwie nie jest w ogóle według mnie tytoniowym. Podobieństwa do nawet takich osłodzonych, płynnych tytoniów, osłodzonych czy to wanilią, czy to taką bardziej no to płynno-miodową typu Bottled Tobacco, wspomniane, porównywane do tego zapachu, czy też tabakowani Toma Forda, ja podobieństwa nie widzę. Ten zapach jest w ogóle dużo słodszy niż tamte dwa. Jest przede wszystkim mocno pylisto-korzenno-kuchenny. To jest taki zapach szafki kuchennej z przyprawami do ciast, jakieś różne właśnie i korzenne, i nie tylko, tak nie wiem, wziąć cukier, nie wiem, waniliowy czy wanilinowy i dosypać różnych innych korzennych przypraw, wskazują cynamon, ale generalnie jest bardzo ostro. I on jest taki właśnie słodko-pylisto-cynamonowy, ale też mam wrażenie, że inne korzenności również są zauważalne. W tym wszystkim jest bardzo słodki i bardzo korzenno-ostro-pylisto-kuchenny. Ta ostrość i kuchenność tutaj już mi trochę nie gra. Można by było ten zapach z czymś połączyć. Myślę, żeby było lepiej, gdyby właśnie pewne rzeczy dodać, pewne odjąć. Jednak po prostu inny rodzaj korzenności ja lubię, może nie tak dosłownej, nie tak stricte kojarzącej się z szafką z przyprawami.